Dzień dobry, witam Was we vlogmasie numer 12. Tak wygląda niewyspany człowiek. Tysińce to właśnie sprawka tego, że jesteśmy niewyspane, bo do trzeciej pakowałyśmy prezenty. Asia też już się szykuje, ja czekam na taksówkę i jadę na rzęsy. Mini spa dla mnie. Może sobie tam pośpię, no bo to co tutaj już jest, to jest masakra. Wczoraj obliczyłam, że dzisiaj jest równo miesiąc, kiedy mam te rzęsy. No i pokażę Wam najlepszą miejscówkę, jeśli chodzi o rzęsy w Warszawie. Także zapraszam Was do dzisiejszego oglądania i do zobaczenia potem. Do kuchni ledwo da się wejść przez prezenty. Jak wrócę, muszę dodać dla Was film pomysłem na prezenty świąteczne, dodać kilka fotek. No i będę to sprzątać i pakować dalej. Idę w dresie na rzęsy. Mam taki dres, czarne spodnie i taki sweterko, bluzę. Bo właśnie jest dzień dresa dzisiaj, tak. Ja już po rzęsach, piękne jak zawsze, dam Wam linka oczywiście do Instagrama, Facebooka Fancy Lashes z Warszawy, najlepsze rzęsy, tamte trzymały mi się miesiąc, no i te pewnie też w końcu inny człowiek z takimi rzęsami. I mamy jeszcze dla Was taki pomysł na prezent. Tutaj dziewczyny mają takie vouchery na wykonanie rzęs, więc jeśli Wasza przyjaciółka, mama, siostra czy dziewczyna robią sobie rzęsy, i zapraszam Was serdecznie do Fancy Lashes, naprawdę byłam w różnych salonach, ale tutaj rzęsy trzymają mi się świetnie, to wiecie, to tutaj Fancy Lashes ma takie właśnie vouchery, które możecie podarować jako prezent świąteczny i myślę, że to jest super opcja. Update jest taki, że kolejny dzień nam po prostu wiercą w bloku, ja ich po prostu uduszę, zanim wezmę się za to, co tu się dzieje, muszę wgrać Wam film na dzisiaj, pomysły na prezenty świąteczne, ale muszę też zjeść, bo chyba umrę zaraz z głodu. Zobaczcie, jak królowa światła nawet nie zgasiła u siebie w pokoju, a poszła na uczelnię, dobra ona jest. Dzisiaj jest chyba ten najnudniejszy vlog, z tego względu, że naprawdę, dodanie dwóch filmów w przeciągu jednego dnia to jest jakiś koszmar, jeśli chodzi o montaż, dlatego że musiałam zmontować i dodać Wam filmik o prezentach, w którym musiałam uzupełnić cały opis, musiałam wszystkie linki znaleźć, także długo mi to bardzo zajęło. Zmontowanie vlogmasa, który jeszcze się nie wrzucił, bo ja już zaraz muszę wychodzić, a jak tego nie przypilnuję, to on się sam nie wrzuci, bo komp po prostu zgaśnie. Także tego vlogmasa jeszcze nie ma, a już jest 20:30, także może jutro wrzucę dwa i to będzie chyba pierwszy dzień, kiedy nie wrzucę vlogmasa, ale zobaczymy. Maile, naprawdę jest tak dużo pracy teraz przed tymi świętami, ja wszystko to już zrobiłam, pracę pokończyłam i teraz muszę, wiecie, wszystko podsumować, stworzyć jakieś takie podsumowania, co zrobiłam, jakie zdjęcie, jaki filmik dla kogoś, także no jest dużo z tym zabawy, ręka mi zdrętwiała. No, trochę ogarnęłam w domu, ale też nie do końca, nie wiem gdzie mi ten czas uciekł po prostu, nie mam zielonego pojęcia, zaczęłam też się szykować, bo idziemy dzisiaj na imprezę La Mani, Mind Blow Party, także zobaczymy, co tam będzie się działo, nie ma być to pokaz, w ogóle, znaczy no ma być to jakby taka impreza, premiera nowej aplikacji na telefon, także zobaczymy, ciekawa jestem, bardzo ciekawa, zaraz Wam pokażę mój outfit. No i w sumie to, nie wiem, Asi też nie było przez cały dzień, najpierw była na uczelni, później była, gdzieś tam chodziła sobie po sklepach czy czekała, później była z Pauliną na jedzeniu i teraz w sumie nie wiem, czy ona jest jeszcze na tym jedzeniu z Pauliną, czy już gdzieś tam się kieruje w stronę właśnie tej imprezy, także muszę zaraz do niej napisać.
No i ja też zaraz właśnie wychodzę, także mega, mega nudny vlog, wiem, ale właśnie to był taki dzień, często one się zdarzają poza vlogmasem, że ja po prostu na przykład cały dzień nie wychodzę z domu albo nie robię nic innego, tylko odpisuję na maile, tworzę jakieś tam podsumowania i cały dzień mi się na tym schodzi, no i właśnie dzisiaj musiał być ten dzień, bo tak, to ja będę miała tyle roboty i się nigdy z tego nie odkopię, więc musiałam to zrobić. Także takie dni też bywają, ale mam nadzieję, że teraz będzie się coś fajnego działo, także wam pokażę. Chciałam wam pokazać stylówkę, ale oczywiście nie wzięłam góry, nie wiem co ja myślałam, ale dobra, zaczniemy od butów. Założyłam te kozaki, które zamówiłam z Missguided i powiem wam szczerze, że na razie średnio mi się w nich stoi, więc jak wrócę, to powiem wam, czy w ogóle da się w nich chodzić. One są mega, mega wysokie. Takie. No i są też... I tak się przyklejają, także nie wiem, jak je zdejmę potem. Tutaj mam zwykłą, czarną, welurową sukienkę. Makijaż mam taki... delikatny, jak tam widzieliście, bo założyłam rzęsy, więc teraz delikatny make-up wystarczy. Mam już na wierzch coś, będzie to futro w kolorze takim pudrowym. Dress code jest mind blowing, więc myślę, że takie zestawienie jest dosyć takie, no troszeczkę przesadzone, ale może nie wiem. Może ta sukienka klasyczna wszystko tak wycisza, ale bardzo mi się spodobało. Asia też powiedziała, że żeby to futro założyć. I do tego mam torebkę Saint Laurent. Mój prezent na święta ode mnie dla mnie. Także taka nowość. No i te buty. Jestem ciekawa, czy w nich dam radę. A jak nie dam, to będę wracać na bosaka. Au! Matko świetna. No, średnio da się w nich chodzić. A w którą to stronę? Co tak w dół? O matko. A nie było cię jeszcze dzisiaj we vlogmasie. Weź. Źle wygląda. Moi drodzy. Coś mam z kolanem, muszę chyba iść na jakieś prześwietlenie. Może to od tamtego upadku. Co tak mi się noga wygięła, jeszcze bardziej mi się pogorszyło, nie wiem, nie mam pojęcia. No ale tłumaczyłam wam, co dzisiaj za dzień. Musimy jeszcze spakować prezenciki, znaczy ja muszę posprzątać i Asia jutro jedzie. O której jedziesz? Muszę jakoś wyjść przed 18 na lotnisko. Ale jeszcze mam rzęsy, muszę się spakować. No to jeszcze. Jeszcze nie tak tragicznie. And putting on my coat, I'm gonna jump the last train that'll take me home. I didn't ask for much in the letter that I wrote. The one thing on my list was not to be alone. It's Christmas time. Padła mi bateria od tego naszego pakowania. Asia już śpi, więc mówię trochę ciszej. Musiałam ją trochę podładować, więc to trochę potrwało. Prezenty już spakowane. Jeszcze mam kilka, które przyjdą, także będę je dopakowywać. Ale chcę wam pokazać, jak wyglądają prezenty pod choinką. Tak wyglądają prezenty pod choinką. Choinka duża, adekwatna do ilości prezentów. No, ale zobaczcie, jak popakowałyśmy nawet takie najmniejsze rzeczy, popakowałyśmy, także super to wygląda, bardzo mi się to podoba. No, są oczywiście takie ogromne prezenty, na przykład tutaj, także no jest tego sporo. Co się kryje
w Sinsejowej dwunastce. Czapka świętego Mikołaja z dzwoneczkiem. No, będzie na święta idealna. Jeśli chodzi o Klinik, jest to maskara. Tak, Lash Power Mascara. Super. Asia nie otworzyła swojego Haribo, więc ja jej otworzę i zostawię dla niej na jutro. 12. Dwunastka. Haribo Christmas takie. Nawet nie miałam czasu dzisiaj zapalić tej małej choinki. Super po prostu. 12 w Jo Malone. Ojejku, ojejku, ojejku. Ciężkie. Oja, ale ogromne. Jest to peeling do ciała z Jo Malone. Geranium and Walnut Body Scrub. Super, bardzo się cieszę. No i zobaczcie, jaki duży produkt w całym tym pudełeczku się zmieścił. A jeszcze się z wami pożegnam i też już lecę spać, dlatego że jestem już zmęczona. Już mamy 2 tygodnie prawie vlogmasa i powiem wam, że jest bardzo ciężko. No jesteśmy w połowie, 12 dni. Jest mi bardzo ciężko z tego względu fizycznego. Psychicznego nie, bo naprawdę ja lubię nagrywać i pokazuję wam to, co fajnego się u mnie dzieje. Także to jest super, ale fizycznie już naprawdę jestem zmęczona tym. Wiecie, trzeba rano wstać, trzeba robić tak, żeby ten dzień wyglądał i dla was ciekawie, żebyście mieli co oglądać, ale też muszę spełnić tam swoje obowiązki, ale też muszę siedzieć i to montować, wrzucać, tak jak mówiłam, nie zawsze jest tak, że się wrzuci tak jak chcę i muszę przy tym siedzieć i tego pilnować. Także no jest to naprawdę fizycznie, mnie to już powoli przerasta, a szczególnie do tego, tak jak na przykład dzisiaj nie wrzuciłam vlogmasa, nie udało mi się, bo po prostu no nie byłam w stanie, tu wyszliśmy, wróciłam już zmęczona, już sobie odpuściłam, jutro wrzucę 2 vlogmasy, z tego względu, że dzisiaj poszedł film z pomysłami na prezenty, także oprócz vlogmasa robię jeszcze takie filmy. Tak jak robiłyśmy tamtą choinkę, tak teraz pomysły. Jeszcze z Zuzią chcę jeden nagrać, także no jest mnóstwo tego. Także jutro wrzucę po prostu 2 vlogmasy i tyle. Mam nadzieję, że się nic nie stało i zrozumiecie to. Jak widzicie, ja bardzo dużo rzeczy załatwiam w ciągu dnia. Staram się was wyciągać ze mną z tego domu. Mogłabym siedzieć w domu, ale co to byłby za vlogmas? Wiem, że dziewczyny niektóre tak robią, mi się to nie podoba. Ja bym chciała, żeby moi widzowie coś tam sobie podejrzeli, jak wygląda moje życie, jak wyglądają różne, nie wiem, pokazy, czy właśnie jakieś takie eventy. Gdzie ta ostrość? Także po to wydaje mi się, że są vlogi i żebyście wy sobie po prostu to oglądali. Także no po prostu nie siedzę w domu i gdzieś tam to zmęczenie już jest. Także no uciekam spać. Wam życzę dobrej nocy i do zobaczenia jutro. Widzimy się w kolejnym vlogmasie, już 13. Także buziaczki, dobranoc.